Yo, witam was, Opsi. Na prośbę widzów wstawiam moje prywatne próby strojów. Właśnie jednym z tych stroi, które tutaj są, to właśnie jest ten śmieciarz, o którym mowa. Tam wiele osób właśnie pyta, jak go zrobić. Ten, co nie ma tych rąk i tylko tą kamizelkę ma, świecące spodnie i buty, więc tutaj w tej szóstce tych strojów, które dam, to któryś jest z nich. Jeden jest tam z pasem i po prostu tam dwa chyba są nieudane, także musicie sprawdzić, bo naprawdę filmik mam tylko, zapisałem sobie prywatnie, żeby zapamiętać te komponenty i po prostu wyszedł ten strój kamizelką właśnie mi tak, bo on sam mi tak wyszedł, nie było na to jakiegoś. Nie znalazłem tego, tylko takim metodą prób i błędów po prostu. Więc oczywiście musimy posiadać już ten strój, ten, co który teraz widzicie, tego owada z żółtymi lub fioletowymi jogerami, w zależności jaki chcecie mieć kolor tych spodni, więc ja mam pomarańczowe. No i później już po prostu musicie założyć mu tą kamizelkę wyścigową, ten sportowy top i po prostu już zapisać go. Ja tego wam zapisuję na ostatniej pozycji, a na pierwszych dwóch pozycjach standardowe stroje, dwa stroje tam wrzucone. Jeden ten strój z tej szóstki jest właśnie pas, drugi to jest ten świecący taki top. No i tam ogólnie no, jest tam dwa czy trzy stroje w miarę są fajne. Chyba trzy, no. No więc musicie po prostu te komponenty ułożyć, tak jak tu wam pokażę. No i koniec jest niedograny, ponieważ tak jak mówię, to był tylko zapisany filmik na mojej potrzeb i po prostu koniec jest taki jak zwykle, czyli usuwamy postać, wchodzimy na online, tworzymy tą akcję szemrawego glinę i odpalamy ze znajomym. Zmieniamy oczywiście tam strój na własne stroje, no i później już dipad w prawo i zapisujemy ten strój, tak jak było to wcześniej. No więc to jest wszystko z mojej strony. Tu będziecie mieć podpisany strój 1, 2, 3, 4, 5, 6 i każdy jest zapisany. I później po prostu już jest tak jak zwykle. A rejs oczywiście, ten rejs, który tutaj tworzymy, wykorzystujemy, no to też rzucę pod filmikiem, też jeszcze go nie miał zrobionego, jak go zrobić. No i to chyba wszystko. Więc jak coś, to proszę pisać pod filmikiem. Chciałbym jeszcze przypomnieć o jednej dobrej rzeczy, że kto jeszcze nie wie, to niech sobie uświadomi, że u Łopsiego nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Jo!